Marcin Polczyk, jeden z założycieli Akademia Gorilla. Marcin, doszedłem do Ciebie przede wszystkim porozmawiać z Tobą o Azji, bo Ty jesteś wielkim fanem, że tak powiem, tych dalekowschodnich kierunków, a też z tego, co widziałem, próbowałeś nawet tam rozprzestrzeniać brazylijski jiu-jitsu. Chyba jednak trochę nie wyszło tak, jak chciałeś, bo tam z tego, co widziałem, zawodnicy raczej grappling pod MMA zrobili zamiast kimon, ale właśnie a propos Twojej ostatniej wizyty w Birmie, no teraz ten kraj się chyba nazywa Mianmar, z tego, co wiem, ile dni tam byłeś i co robiłeś? Że to jest moja druga, aż może od początku, czy Azja. Na pewno jestem, bardzo lubię Azję, ale generalnie lubię podróżować. Natomiast Azja jest takim miejscem, gdzie no jest tak, może się tam człowiek troszkę zrelaksować. Jest to miejsce bezpieczne, ludzie są sympatyczni. No może Birma akurat z tym bezpieczeństwem nie jest jeszcze super, ale generalnie Azja się wyróżnia pod tym względem na tle całego świata. Jeżeli chodzi o Birmę, to byłem tam drugi raz. Za pierwszym razem, kiedy tam trafiłem, trafiłem najpierw do stolicy, do Rangunu, gdzie przyjechałem na zaproszenie, czyli faktycznie tam prowadziłem zajęcia z brazylijskiego jiu-jitsu, po czym właściciel klubu w Rangunie powiedział mi, słuchaj, na północy jest gość, który strasznie się jara brazylijskim jiu-jitsu, może chciałbyś tam pojechać. No i to był taki moment, że tam się nie działo nic, nie było tam najmniejszego klubu, oczywiście związanego z takimi naszymi, tymi zachodnimi powiedzmy sztukami walki. W związku z tym zapakowaliśmy mnie razem z matami do trenowania do autokaru, 8 godzin w podróży, no i dotarłem, no i tam próbowaliśmy po raz pierwszy jakiś tam treningów brazylijskiego jiu-jitsu. Ale no już na samym początku, już wtedy odniosłem wrażenie, że to jest tak troszeczkę na siłę, że chłopak może ma dobre chęci, ale tak naprawdę nie do końca jest, jest jakiś target, nie do końca jakby są ludzie, do których można to adresować i no i to była chyba taka bardziej ciekawostka, tak, także zrobiłem to, bo lubię to robić, także lubię się dzielić brazylijskim jiu-jitsu zawsze i wszędzie, także jakby nie cierpiałem jakoś strasznie, aczkolwiek no miałem przeczucie, że to raczej ten plan spali na panewce. Natomiast w tym roku dostałem propozycję po raz kolejny przyjechania tam. No i tym razem wyglądało to już zupełnie inaczej, tak? Czyli gość, który zaprosił mnie wcześniej, otworzył faktycznie klub sportów walki, natomiast no, w grafiku nie ma tam brazylijskiego jiu-jitsu. Klub przede wszystkim bazuje na lightweight, czyli na boksie birmańskim, który jest naprawdę bardzo ciekawą dyscypliną. No, pierwszy raz się spotkałem z czymś takim i byłem pod gigantycznym wrażeniem. Natomiast jeden z zawodników, którego sobie w tym momencie nazwiska nie przypomnę, pochodzenia birmańskiego, właśnie zaczął teraz osiągać jakieś gigantyczne sukcesy. Zgadza się, dokładnie. Zaczął osiągać ogromne sukcesy w MMA. No i no tak jak u nas, prawda, zawsze jak jest jak z Małyszem, jak jakiś ktoś się zaczyna wybijać, to ludzie zaczynają patrzeć na sport. No i tam tak samo jakby zaczął się chłopak wybijać, w związku z tym ludzie zaczęli się patrzeć na MMA. No i to MMA faktycznie zaczęło tam być coraz bardziej popularne i co ciekawe, oni walczą w tym MMA, odbywają się walki, odbywają się jakieś takie mini gale, walczą, a nie mają o tym pojęcia. I to jest bardzo śmieszne, ponieważ wchodzą do formuły, gdzie obecny jest ten parter, gdzie są obecne zapasy, a goście potrafią bić się tylko w stójce. Także różni się to, no właściwie się nie różni, bo ponieważ w boksie birmańskim też nie ma, jakby ta ochrona na rękach jest czysto teoretyczna, w związku z tym też się biją w małych rękawicach albo wcale. No to zwracając do tematu, to MMA zaczęło być jakoś tam popularne, chłopaki zaczęli się bić, no i oni widzą, tak, to nie są głupi ludzie, widzą, że mają braki. W związku z tym zostałem zaproszony na taki 5-dniowy camp treningowy właśnie pod kątem grapplingu pod MMA i muszę powiedzieć, że było naprawdę fajnie, jakby było bardzo, bardzo dobrze to wspinam, bardzo fajnie się tam pracowało. Ty jesteś zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu, trenerem. Co trener brazylijskiego jiu-jitsu może przekazać, że tak powiem, adeptom MMA? No bo już odchodzi się gdzieś tam od tej filozofii, że brazylijskie jiu-jitsu jest podstawą pod MMA, już bardziej wszyscy mówią o tych zapasach. Ty jako no, człowiek, który został zaproszony, masz 5 dni, coś musisz pokazać. Skupiłeś się na tym parterze bardziej, na pracy z góry, kontroli z dołu, czy jakieś takie myczki typu no, znane z brazylijskiego jiu-jitsu, gdzieś tam de la riva, odwrotna de la riva, worm garter, tego typu sprawy, jak to w ogóle wyglądało? Nie no, tutaj trzeba wyjść jakby na przeciw potrzeb, czyli no cóż, starałem się pokazać te najprostsze te rzeczy z jakimiś tam kawałkami zapasów, chociaż jeżeli chodzi o zapasy, to oni coś tam mają, mają judo, mają sandę, różne jakieś takie, no generalnie coś tam o obaleniach wiedzą, mniej lub więcej, natomiast są. No i faktycznie, jak ja powiedziałeś, w tym momencie odchodzi się od tego brazylijskiego jiu-jitsu w MMA, to widać jak na dłoni, że MMA, że zapasy zaczynają tam grać taką główną rolę, natomiast
To jest fajne, bo u nich jest tak jak w latach 80., tak, kiedy po prostu tego parteru nie ma totalnie i osoba naprawdę z podstawami, z mocnymi podstawami jest w stanie osiągnąć, znaczy jest w stanie zdobyć ogromną przewagę. Z nimi pracowało się o tyle świetnie, że są to zawodnicy, to są atleci. To nie jest tak, jak prowadzę zajęcia również w Polsce. Tutaj mam mieszankę, tak? Przychodzą czasem ludzie, którzy z tym sportem mają trochę coś wspólnego z innych dyscyplin, ale mimo wszystko w większości przychodzą ludzie, którzy zaczynają w ogóle swoją przygodę ze sportem. No i z takimi ludźmi jest różnie, tak? Bo jeżeli kogoś się odciągnęło po 20 latach od komputera i teraz on ma zacząć robić sport jakikolwiek, no to wiadomo, że jego koordynacja, jego motoryka jest słaba, no i trzeba pracować zupełnie od podstaw. Natomiast kiedy miałem możliwość pracowania z zawodnikami naprawdę utytułowanymi i takimi gwiazdami w tamtym regionie boksu birmańskiego, w momencie, kiedy ja im zacząłem pokazywać te rzeczy z brazylijskiego jiu-jitsu, oni to łapali w lot. I to jest naprawdę takie strasznie budujące. Wydaje mi się, że każdy nauczyciel, każdy trener chciałby pracować z takimi ludźmi, którym się po prostu pokazuje coś. Oni zaczynają to robić w ogóle ich nie trzeba poprawiać, tak? Dodatkowo bardzo im się to podoba. Jest to coś totalnie nowego, coś, co oni do tej pory oglądali tylko w telewizji. Także naprawdę, naprawdę pracowało mi się świetnie. No i cóż, no, robiliśmy najprostsze rzeczy. Najprostsze, ale bardzo skuteczne, tak? Czyli wystarczy jakaś kontrola, jakieś ucieczki, właśnie wstania tego typu jak w zapasach, tak? No i poddania, przede wszystkim poddania, których oni jakby do tej pory nie mieli o tym pojęcia. No i muszę powiedzieć, że faktycznie to było tak naprawdę 10 treningów plus tam jakieś dodatkowe sparingi czy coś w tym rodzaju. Natomiast po tych 10 treningach, no wydaje mi się, że jeżeli będą chłopaki wychodzili przeciwko gościom, którzy nie mieli okazji trenować wcześniej parteru, to nie muszą nawet stójki umieć. Tam swego czasu krążyło wideo na portalach MMA właśnie, chyba nawet z Birmy, z walki MMA, gdzie poddał jeden drugiego Boston Crabem, czyli taką techniką gdzieś podpatrzono podczas wrestlingu. Ale właśnie, no ty jesteś Polakiem, a tam wspomniałeś właśnie o tym Lat Fate, boksie birmańskim. Czy coś ci wspominali na temat zawodników? Mamy jednego reprezentanta, Artur Sawadyn bodajże, on nazwisko, jeżeli nie przekręcam, mieszkający w Anglii, który tam walczy i nawet wygrywa. Czy coś obiło ci się uszy tam? Pytali cię o niego? No niestety nie, na temat obcokrajowców tam w ogóle, jeżeli chodzi o przepływ informacji, to jest to nie jest jakiś taki zbyt mocny i boks birmański jest również sportem lokalnym, ponieważ on nie występuje de facto nigdzie poza Birmą. A to nawet nie wiedziałem. W każdym razie, no wiem, że w większości oni się gdzieś tam się skupiają na tym. I cóż, no tam obcokrajowców raczej, wydaje mi się, że jakby takim w sferze zainteresowania obcokrajowców będzie raczej boks tajski i Tajlandia. I obcokrajowcy zazwyczaj tam mierzą swoje siły, ponieważ wydaje mi się, że mimo wszystko to jest tego wielki, wielki szacunek dla Artura, ponieważ boks birmański jest na pewno bardziej wymagający niż boks tajski. Nie chodzi tutaj o jakieś zawiłości techniczne, tylko chodzi po prostu o zdrowie, tak? Ponieważ wychodzi się mimo wszystko do walki, gdzie nie ma tych rękawic, gdzie są dozwolone uderzenia głową. I knockout, tak, to jest najlepsze, to jest wisienka na torcie, gdzie knockout nie kończy walki, tylko faktycznie znokautowany zawodnik ma 2 minuty na powstanie, a jeżeli obydwaj zawodnicy na koniec walki stoją na nogach, to jest ogłaszany remis. Także wydaje mi się, że w świecie zachodu z przyczyn humanitarnych ten sport raczej nie ma przyszłości, natomiast dla jakichś tam freaków sportów walki, no jest to coś niesamowitego, naprawdę. To jak ktoś miał okazję popatrzeć, jak chłopaki tam walczą, no jest to naprawdę niesamowite przeżycie. Tym bardziej, że presja jakby publiczności jest zawsze tak wielka, że tam się po prostu nie da nie próbować wstać po tym nokaucie. Tak? Także każdy próbuje walczyć do końca, dopóki jest w stanie stać na nogach. No i naprawdę robi to wrażenie. Czy ty w świecie brazylijskiego jiu-jitsu znany jesteś jako BJJ Explorer, zawodnik, który eksploruje te nowe lądy? Bo to ty, jak dobrze pamiętam. Tak, ty. No właśnie, Birma, jakie jeszcze kierunki? Chyba w Chinach byłeś, gdzie też próbowałeś propagować to brazylijskie jiu-jitsu, dobrze pamiętam? Byłem na Tajwanie, to może nie tak do końca Chiny, ale faktycznie te azjatyckie kierunki typu Kambodża, Wietnam, faktycznie Tajlandia, Birma, to jest o tyle jakby fajne, ponieważ brazylijskie, znaczy to zawsze powtarzam również swoim uczniom, że żyjemy w niesamowitych czasach, kiedy powstaje coś nowego, naprawdę, ponieważ brazylijskie jiu-jitsu rozwija się na naszych oczach i nadal są jakieś takie kawałki świata, gdzie to po prostu jeszcze nie dotarło, tak jak każdy, znaczy zapasy to w sumie istniały od zawsze wszędzie, ale jakby te sporty walki jakoś tam powoli się rozprzestrzeniają po świecie. Tak samo jest z brazylijskim jiu-jitsu. I w Azji, mimo wszystko, że jest to jakby tak cywilizacyjnie dość rozwinięty region, to tam brazylijskie jiu-jitsu cały czas jest nowością. I praktycznie nie ma kraju, gdzie mógłbym powiedzieć, że
poziom jest wyższy niż w Polsce. Cała Azja jakby pod tym względem jest jeszcze daleko, daleko za nami. Dlatego za każdym razem, jeżeli pojawia się tam ktoś o poziomie, nie wiem, brązowego czy czarnego pasa, jest to wielkie wydarzenie w ogóle dla każdej akademii i dla ludzi, którzy tam trenują. Dlatego no, to jest naprawdę bardzo fajne uczucie też móc coś współtworzyć, tak? Przyjeżdżać do miejsc, gdzie chłopaki dopiero raczkują i naprawdę potrzebują tej pomocy, zostawić coś po sobie i, no i faktycznie przede wszystkim poznać wspaniałych ludzi, bo to też jest coś niesamowitego, ponieważ jeżeli podróżujemy, nie wiem, z Orbisem, tak, no to możemy sobie porobić zdjęcia, odwiedzić turystyczne miejsca, poznać się z taksówkarzem. Jeżeli podróżujemy ze sportami walki w tle, zawsze są ludzie, którzy na ciebie czekają, którzy cię przyjmą, którzy już na samym początku masz jakiś taki kredyt zaufania i sympatii. W związku z tym wszędzie, gdzie nie pojedziesz, tam masz swoich ludzi, jak w rodzinie tak naprawdę dalekiej. I no, jest to bardzo fajna rzecz. No dobra, tak mówisz ładnie o tej Azji, ale to jak cię zapytam, jakieś szanse na to, że Akademia Gorilla pojawi się na Dalekim Wschodzie, są jakieś filie tego typu sprawy? Znaczy, wydaje mi się, że gdybym jakby o to zabiegał, to na pewno tak. Natomiast jakby naszym zadaniem jako Akademia Gorilla nigdy nie było jakby tworzenie tych filii za wszelką cenę, ponieważ mimo wszystko chcielibyśmy dbać też o jakiś... To jest jakaś odpowiedzialność. Każda filia to jest odpowiedzialność, to nie jest tylko rozdawanie naszego loga, ponieważ jakby chciałbym, żeby ludzie, którzy je reprezentują, również reprezentowali coś sobą. A ja was jestem raz w roku, w związku z tym jakby nie wydaje mi się, żeby jakby to miało jakiś taki sens tak naprawdę. Wydaje mi się, że bycie takim goszczącym trenerem i jakby odwiedzanie ich po prostu w zupełności wystarczy. Marcin, no to w takim razie już jak poruszyłeś temat Polski, no to pogadajmy tutaj o Polsce, o Akademii Gorilla. Sporo filii całej Polsce, już nie tylko na Mazowszu, wyszliście przecież już dawno poza Mazowsze. W ogóle ty jako no, jeden ze współwłaścicieli tej marki, powiedz, jest to jakiś taki sukces brandowy, że ta marka tak się rozwija, że ta franczyza tak dobrze idzie? No bo co by nie powiedzieć, ilość klubów jest naprawdę imponująca, zwłaszcza tutaj w okolicach Warszawy. Znaczy, brandowa tak, można tak to powiedzieć, jakoś, znaczy nie lubię od tej strony patrzeć, ale faktycznie jakoś tam marketingowo też nam to pomaga, wiadomo, że tak. Natomiast tak jak tutaj wspomniałem, tak delikatnie, jakby tworzenie tych filii nie jest jakimś takim naszym gigantycznym priorytetem, jakby ponieważ każdego z właścicieli naszych filii znamy osobiście, każdy z nich to nie jest jakby mój biznes partner, to jest każdy z nich to jest po prostu mój kolega, tak, i jakby te kontakty takie czysto koleżeńskie, moim zdaniem są dużo ważniejsze, to jest dużo mocniejsze jakby takie zespolenie razem niż bazowanie na jakichś układach finansowo-biznesowych. Dlatego o ile jeszcze nasze, znaczy pewnie będą jakieś tam w przyszłości powstawać jakieś filie, no to na pewno jest to oparte na takich no, koleżeńskich jakichś układach i jakimś wzajemnym szacunku, wzajemnej współpracy, bo na pewno tym klubom też sporo dajemy, pomagamy jakby dzieląc się naszym doświadczeniem tego, jak w jakimś tam w miarę krótkim czasie udało nam się rozwinąć ten klub. Natomiast, jak powiedziałem, nie jest to na pewno za wszelką cenę. Marcin, no to w takim razie cię podpytam o tą twoją gałąź w Akademii Gorilla, czyli sporty chwytane, brazylijskiego jiu-jitsu. Jędrek Loska, jeden no, chyba najlepszy w ostatnich latach zawodnik brazylijskiego jiu-jitsu, gdzieś tam na równi z Adamem Wardzińskim, Maksem Wiśniewskim, utytułowany. Jak w ogóle tutaj wyglądają treningi, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu, bo ostatnio nawet dziewczyna Artura Szpilki i Kamila Wybrańczyk bardzo chwaliła waszą akademię, więc no coś chyba musi być na rzeczy, skoro już takie osoby was chwalą. Znaczy jak wyglądają? Znaczy nasza współpraca z Jędrkiem zaczęła się tak naprawdę już zanim powstała Akademia Gorilla, miałem taką swoją powiedzmy grupę przyjaciół, z którymi żeśmy trenowali i jakby w sportach walki, niezależnie czy to jest brazylijskie jiu-jitsu, czy boks, czy chyba albo w ogóle filozofii życiowej, wydaje mi się, że jest tak, że zawsze trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że są ludzie lepsi od ciebie i zawsze trzeba się uczyć od kogoś lepszego. Jeżeli ktoś zaczyna mówić o sobie jako o sobie najlepszej, nie ma pode mną nikogo, to albo jest faktycznie pięciokrotnym mistrzem olimpijskim, albo głupi po prostu, tak? W związku z tym my zawsze wiedzieliśmy, że potrzebujemy kogoś, kto będzie lepszy, tak? Kogoś, żeby się czerpać. W związku z tym jakaś tam mój kontakt z Jędrkiem Loską, który na przestrzeni tego czasu stał się moim też bardzo bliskim kolegą. Natomiast przez długi czas Jędrka też nie było, prawda? Bo Jędrek był w Abu Dhabi, natomiast cały czas był z nami kontakt, było taki, byliśmy posłowie, że jak Jędrek wróci, to wróci do nas. Faktycznie tak się stało. No i cóż, no nasz jakiś tutaj jakaś współpraca układa się z mojego punktu widzenia. Mam nadzieję, że Jędrka również naprawdę perfekcyjnie, ponieważ no, to też już nie są układy czysto. Zresztą w brazylijskim jiu-jitsu łatwo jest coś takiego zbudować, że łatwo jest odejść od tego modelu biznesowego, a przejść w taki bardziej koleżeński, taką budowę społeczności. I
Tak to się u nas odbywa. Jakby jestem niesamowicie dumny z tego i to jest jakby priorytet jakby tutaj w zajęciach, które się odbywają, że priorytetem jest atmosfera, czyli jakby tutaj nie ma grup, nie ma ludzi wykluczonych poza grupę. Wszyscy jakby czują jakąś tam w miarę jedność ze sobą, tak szczególnie na grupie zawodniczej, która trenuje ze sobą już bardzo dużo czasu, którą właśnie prowadzi Jędrek. W związku z tym, no, wydaje mi się, że nie wiem, jak będzie z sukcesami sportowymi. Wydaje mi się, że to przychodzi jakby samo przez się. Natomiast nie to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że super jest po prostu to, że każdy tutaj przychodzi z przyjemnością i każdy ma różne cele, a każdy może je również realizować. Także to jest naprawdę też budujące. Marcin, też dwie już takie znaczące imprezy mieliście w zeszłym roku. Chociażby ta gala sportu walki podsumowująca 5 lat działalności. No zacni goście, były walki w różnych formułach. Planujecie robić co roku takie urodziny połączone właśnie z takim benefisem sportu walki, które można trenować u was? No zapowiada się na to, nie chcę zapeszać, ale zapowiada się na to, że w przyszłym roku uda nam się powtórzyć co najmniej dwa eventy, a może nawet więcej. No tutaj duża rola jest w naszym partnerze strategicznym, znaczy duża zasługa jest naszego partnera strategicznego, czyli Reeboka, który naprawdę nam bardzo, bardzo pomaga i większość tych eventów jakby poza naszą strefą, jakby to jest oparte jest na naszych kontaktach, natomiast no, Reebok ma tutaj również ogromny udział. No i dzięki tej współpracy jakby możemy my się rozwijać i również wydaje mi się, że dużo, dużo również dajemy, tak? Natomiast to jest coś, co naprawdę fajnie działa. Widzimy tego efekty. Poza tym tworzenie tego typu gal to jest również dawanie szansy jakby pokazania się naszym zawodnikom w takiej formule półprofesjonalnej. Czyli z jednej strony oprawa jest zupełnie profesjonalna, natomiast każdy z naszych ludzi może sobie, znaczy prawie każdy powiedzmy, wybijający się jednostki mogą sobie spróbować po prostu jak to jest, poczuć jak to jest być profesjonalistą, tak? Czyli wziąć w tym udział. No i poza tym jest to coś, co też świetnie buduje społeczność, tak? Robimy to przede wszystkim dla naszych ludzi i to jest też coś, to jest jakaś taka mini nagroda za to, że tworzymy jakąś społeczność, to są nasze urodziny, wyprawiamy urodziny, sprawiamy, że ludzie jakby mogą poczuć tą jakąś tam jedność z całą społecznością i to jest fajnie działa, to jest bardzo, bardzo w ogóle mobilizujące, tak? To jest coś innego, jeżeli człowiek nawet musi bardzo ciężko pracować, ale widzi takie efekty, widzi, że te uśmiechnięte twarze, widzi ludzi, dla których to się robi, no to chce się pracować, chce się temu poświęcać, naprawdę. Czy wspomniałeś o tych dwóch imprezach, pamiętam wakacje była Gorilla Fight Arena, dwa turnieje, jeden w Muay Thai, drugi w brazylijskim jiu-jitsu, czyli tych wiodących sztukach walki, które są u was w klubie, czyli rozumiem, że też jest pomysł na to, żeby to kontynuować i żeby dalej walczyli, rozumiem, że zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu, no bo to odpowiadałeś za tą część brazylijskiego jiu-jitsu. Pytanie, czy to już by miał być jakiś turniej taki no, z zawodnikami, którzy już są gdzieś wyżej w hierarchii, bo ostatnio to było gdzieś tam niebieskie, purpurowe pasy. Znaczy przede wszystkim rzeczy, które robimy, robimy to, jak już powiedziałem, robimy to dla naszych jakby podopiecznych, dla naszych ludzi i jesteśmy klubem młodym, tak? Także my istniejemy 5 lat. Większość ludzi, którzy nadal tutaj trenuje, to są ludzie, którzy tutaj zaczynali. Oczywiście są też chłopaki, dziewczyny, którzy zaczynali w innych miejscach, ale większość osób jest jednak stąd i to są wychowankowie. I żeby osiągnąć, znaczy żeby zbudować zawodnika klasy takiej powiedzmy wyższej, 5 lat to jest troszkę za mało. W związku z tym, póki co wydaje mi się, że jeszcze będziemy się skupiać na tych takich pasach średnich, znaczy na poziomie zaawansowanym średnim. Raz, że to jest większość naszych powiedzmy podopiecznych, a trzy, że jakby profesjonalne gale są organizowane komercyjnie, niezależnie od nas. W związku z tym, jeżeli będę miał zawodnika, który faktycznie wybija się ponadprzeciętną, jest absolutnym topem Polski czy Europy, to jego bez najmniejszego problemu wcisnę w każdą inną galę. Tak? Natomiast tutaj jest, wydaje mi się, robione to tak właśnie dla takich półprofesjonalistów, może po to, żeby trochę zmobilizować do tego, że w przyszłości będzie jakaś szansa na coś więcej. Także wydaje mi się, że póki co na pewno będziemy się skupiać na tym poziomie średnio zaawansowanym, tak to nazwijmy. Marcin, dobra, no to w takim razie skończmy temat Akademia Gorilla. Popytam cię trochę już o takie rzeczy bardziej z filozofii sztuk walki. W Polsce mamy organizację KSW, z którą współpracuje chociażby Grzegorz Sobieszek. Mamy też no, zawodników, którzy do końca zawodnikami nie są. Typu no, tutaj Tomasz Osieciński, o, no, w końcu powiedziałem dobrze nazwisko, Tomasz Osieciński, Paweł Rak. No, są gdzieś tam zawodnicy, którzy no, przeczą, może nie tyle co przeczą, ale gdzieś nie są do końca sportowcami. W ogóle jaki ty masz pogląd na to, żeby takich ludzi wpuszczać do zawodowego sportu? Przede wszystkim pokazywać ich no, na takich galach i tak wysoko w karcie walk.
Znaczy, ja rozumiem ten mechanizm, tak? Trzeba być głupim, żeby nie rozumieć, dlaczego to się robi, tak? Robi się po to, żeby po prostu podbić popularność, żeby, nie wiem, czy po to, żeby rozwijać sztuki walki? Może pośrednio też, no wiadomo, ale przede wszystkim na to, żeby było show, żeby to się kręciło. Każdy chce zrobić biznes, żyjemy w czasach wolnego rynku, w związku z tym jakby każdy może to robić. I tak jak powiedziałem, jestem w stanie to zrozumieć, ale czy to popieram? Tak naprawdę to zależy, bo ile na przykład taka obecność, nie wiem, Mariusza Pudzianowskiego w świecie MMA jakoś, no, ani mnie to grzeje, ani mi to ziębi, w porządku, rozumiem to, niech sobie tam będzie. Natomiast wydaje mi się, że promowanie takiej patologii jak Popek i jakby jemu podobni, to już jest troszeczkę pójść krok za daleko. No ale to jest moja prywatna opinia i jakby nikt się nie musi tym sugerować, tak? Natomiast wydaje mi się, że w porządku, tylko że no, mimo wszystko pewne bariery nie powinny być przekraczane. Marcin, nie wiem, jak głęboko siedzisz w ogóle w świecie mieszanych sztuk walki, ale tak jakbyś, no podejrzewam, że KSW oglądasz, może UFC też, więc zapytam cię jako zawodnika jiu-jitsu, jako trenera jiu-jitsu, twoim zdaniem w tej chwili najlepszym parterem w polskim MMA kto się może pochwalić? Parterem pod kątem MMA, tak. Wydaje mi się, że będzie to Oskar Piechota. Mimo wszystko, tak jak sobie śledzę, no to nie jest tak, jak żeśmy zauważyli na początku rozmowy, że w dzisiejszych czasach no, to jiu-jitsu bardzo traci na, no zmieniła się strategia, to jest fajnie w sumie, że sport ewoluuje, tak, wychodzi to, co działa najlepiej, no i faktycznie zapasy chyba sprawdzają się w tych formułach lepiej, ale nadal są zawodnicy, którzy potrafią parterem zaskoczyć, którzy potrafią fajnie zawalczyć i wydaje mi się, że w polskim MMA będzie to Oskar Piechota, aczkolwiek jak sobie oglądałem właśnie ostatnimi czasy KSW, to Kleber Kojke również jest kimś, kogo się ogląda z wielką przyjemnością i również jako tej osoby z brazylijskiego jiu-jitsu, jakby wzrusza mnie to, że chłopak wchodzi jakby za każdym razem do walki w kimonie, podkreślając swoje korzenie jakby i stawia na tym, mimo że jest to poniekąd ryzykowne, tak, ponieważ jak już powiedzieliśmy sobie, no obstawianie wszystkiego na parter nie jest takim oczywistym rozwiązaniem, natomiast no, bardzo kibicuję, bardzo mi się to podoba i bardzo się cieszę, że nadal jeszcze są jakieś jednostki, które potrafią tym parterem zaskoczyć. A oprócz tych zawodników, komu jeszcze kibicujesz? No wiadomo, tutaj swoim znajomym, swoim kolegom gdzieś z Gorili, ale jeżeli chodzi o polskie MMA, kogo jeszcze walki chętnie oglądasz? Polskie światowe MMA. Moim takim, kurczę, idolem od czasów, kiedy sobie kiedyś była taka gala, która niestety nie zaskoczyła, nazywała się IFL bodajże, polska gala. Nie wiem, czy nie była, czy jedna, czy druga. Tak mi się wydaje, że tak się nazywało. Gdzie zawalczył kiedyś Michał Fijałka z Romero Palacio, który potem trafił do UFC. I obejrzałem sobie tą galę i popatrzyłem sobie na Romero i mówię, kurde, to jest gość, naprawdę, że finezja w MMA, no coś niesamowitego. I nadal bardzo, bardzo mu kibicuję. Uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny zawodnik, taki bardzo widowiskowy do oglądania. No i oczywiście kibicuję parterowcom, tak, takiemu jak Damian Maja. Chciałem powiedzieć Jacques Areal, on to już chyba o parterze zupełnie zapomniał, mimo że był mistrzem świata jiu-jitsu, ale nadal jego walki się również fajnie ogląda. No i w zasadzie tak, no tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o walki, znaczy jeżeli chodzi o zawodników z Polski, no to również są to parterowce, bardzo, bardzo uważnie patrzę na Oskara. Marcina Bandla również się bardzo fajnie ogląda, jakby to jest też gość, który ma pomysł na walki i tym pomysłem jest również parter. Marcin, no to jeszcze ostatnie pytanie, takie też już bardziej natury może organizacyjnej. Brazylijskie jiu-jitsu do dzisiaj nie doczekało się żadnego związku. Gdzieś tam powstała federacja chyba przed Mistrzostwami Polski w Pruszkowie, jak dobrze pamiętam. Tam było jakieś zebranie właśnie członków tej federacji, ale też niektórzy zawodnicy przechodzą, łączą się chociażby z Polskim Związkiem Jiu-Jitsu tego tradycyjnego, z Polskim Związkiem Zapaśniczym. W ogóle twoim zdaniem jest jakaś szansa, że brazylijskie jiu-jitsu kiedyś stanie się sportem oddzielnym, który będzie miało, no nie tyle co swoją federację, ale może nawet związek, no bo to przede wszystkim w Abu Dhabi, tak, są starania o to, że szejkowie chcą wprowadzić ten sport na olimpiadę. Znaczy myślę, że szansa to na pewno jest, właśnie tak jak powiedziałeś, ze względu na to, że szejkowie to pchają, szejkowie mają pieniądze, więc mogą lobbować. Natomiast mam również bardzo, nie mam jakiejś takiej tutaj bardzo skrystalizowanej opinii na ten temat, ponieważ widzę plusy i minusy tego. Plusem jest na pewno wzrost popularności.
wzrost jakby tej profesjonalizmu również w tym, ponieważ rzeczywiście na pewno pojawiają się pieniądze, ale jestem świadom ogromnych zagrożeń tego. Zagrożeniem jest tego, że może się z jiu-jitsu stać to, co się stało z judo, czyli po prostu zostało to tak obwarowane zasadami, że w ogóle straciło to swoją pierwotną formę. I już w tym momencie jakby 6-minutowe walki to nie jest prawdziwe jiu-jitsu. Prawdziwe jiu-jitsu nie jest obwarowane tak krótkim czasem, jakby przez 6 minut to jest jakby w tym prawdziwym jakby takiej formule walki 6 minut to zdecydowanie za mało. I no ale z drugiej strony te walki nie mogą trwać 20, tak jak na galach Metamoris, tudzież Polaris, ponieważ po tego się nie da oglądać. I nawet ja, jako osoba, która jest jakby mocno zainteresowana jiu-jitsu, teraz fanatykiem, jakby przyznaję, że zdarzają się takie walki, że po prostu tego się absolutnie się tego nie da oglądać, bo ludzie po prostu nic nie robią. W związku z tym jiu-jitsu jest takim sportem, że świetnie się to uprawia, jakby jeżeli chodzi o trenowanie, jest gigantyczna zabawa przy tym, natomiast ciężko się to ogląda. Jakby naprawdę trzeba być fanatykiem, nie, swojej mamie czy dziewczynie bym tego nie puścił, bo po prostu. To jest strata czasu dla kogoś, jakby kto nie wie, o co w tym chodzi, tak? Drugim zagrożeniem, które moim zdaniem jest bardzo realne, jest rozrost struktur związkowych, tak? Ponieważ nadal bardzo się boję i jakby gdzieś tam już widzę jakieś tego typu, że takie rzeczy się tam zaczynają dziać, że po prostu pojawiają się ludzie, którzy ze sportem nie są związani, a są takim typowym działaczem, tak? Czyli po prostu ktoś, kto się przyczepia do wagonika, który pędzi, po to, żeby kręcić jakieś swoje własne lody. No i póki co brazylijskie jiu-jitsu w Polsce, a właściwie nawet, no w Polsce przede wszystkim, skupmy się na Polsce, jakby było od tego wolne, ponieważ ludzie, którzy pracują przy organizacji Mistrzostw Polski, jakby decydują o tym, co się w tym środowisku dzieje, to są również ludzie ze środowiska. To są ludzie, których autorytet jakby jest niepodważalny i w związku z tym to wszystko fajnie działa. Natomiast jeżeli oddamy jakby tą inicjatywę osobom, które z tym sportem jakby tak sobie są tutaj okazyjnie, jakby, no, masz wszystko obawa, tak, może zapeszam, no, ale w każdym razie zwracam uwagę na to, że może być różnie pod tym względem. Dobra. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.